16-latka została premierem Finlandii. Premier Sanna Marin zastąpiła 16-latka. W Finlandii doszło do nietypowego zdarzenia. Na jeden dzień urzędującą premier kraju Sanna Marin na stanowisku szefowej rządu zastąpiła 16-letnia Ava Murto, informuje BBC. Dziewczynka nie uchwalała żadnych praw. Jej zadanie polegało na czym innym. Do zamiany doszło w ramach działań na rzecz zwalczania nierówności płci w związku ze zbliżającym się Dniem Dziewczynek Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sanna Marin i Ava Murto wzięły udział w globalnej kampanii pod nazwą Dziewczyńskie Przejęcie, pozwalającej dziewczętom z całego świata na jeden dzień wejść w buty polityków i liderów w innych sektorach. Tegoroczne przejęcie skupia się na promowaniu umiejętności cyfrowych i możliwości technologicznych. Wśród krajów, jakie biorą udział w kampanii są Kenia, Peru, Sudan czy Wietnam. Przyjemnością jest przemawiać tu dzisiaj przed wami, jednak w pewnym sensie, chciałabym nie musieć tu stawać, żeby kampanie takie jak Dziewczyńskie Przejęcie nie były już dłużej potrzebne, powiedziała 16-letnia Ava. Jednakże, prawda jest taka, że nie osiągnęliśmy jeszcze równości płciowej nigdzie na świecie. Chociaż w tym temacie udało nam się zdziałać wiele dobrego, przed nami wciąż wiele pracy, dodała. Najmłodsza premierka na świecie nastolatka, która aktywnie działa na rzecz klimatu i praw człowieka, złożyła aplikację, by wziąć udział w akcji. Przez cały dzień spotykała się z politykami, a swoje urzędowanie zakończyła spotkaniem z premier Sanną Marin, a tematem ich dyskusji była równość płciowa w technologii. Marin, która po zaprzysiężeniu w wieku 34, została najmłodszym szefem rządu na świecie, podkreślała, jak ważne jest, aby technologia była dostępna dla wszystkich. W zeszłorocznym globalnym raporcie na temat nierówności płciowej Finlandia znalazła się na trzecim miejscu krajów najlepiej radzących sobie ze zwalczaniem dyskryminacji. Będzie odebrany jako legalizacja korupcji. Ziobro zapowiada kasację od wyroku w sprawie. Były prokurator.